Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na poradnik dla początkujących o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem. Zapraszam do oglądania. Jeździectwo to piękny sport i pasja, które może dostarczyć wiele przyjemności oraz satysfakcji. Jeśli zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem, to ten filmik jest idealny dla Ciebie. Po pierwsze, znajdź odpowiedni ośrodek jeździecki. Pierwszym krokiem jest znalezienie dobrego ośrodka jeździeckiego, który oferuje jazdę dla początkujących. Wybierz dobry ośrodek z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy będą w stanie wprowadzić Cię w Twoje pierwsze kroki w jeździectwie. Skonsultuj się z innymi jeźdźcami lub poszukaj informacji w internecie, aby znaleźć idealne miejsce dla siebie. Po drugie, wybierz odpowiedniego konia. Podczas nauki jeździectwa bardzo ważne jest to, aby mieć konia, który będzie dostosowany do Twojego poziomu umiejętności. Początkujący jeźdźcy uczą się na doświadczonych i spokojnych koniach, które są w stanie ich wprowadzić w ten sport. Z czasem, gdy nabierzesz doświadczenia i pewności siebie, będziesz mógł spróbować jazdy na bardziej wymagających koniach. Po trzecie, zaczynaj od podstaw. Nie ma nic złego w rozpoczynaniu jazdy od podstaw. Skoncentruj się na nauce dobrej pozycji, trzymaniu wodzy oraz jeździe w podstawowych chodach takich jak stęp, kłus oraz galop. Pamiętaj, że fundamenty są kluczem do dalszego rozwoju jeździeckiego. Po czwarte, bądź cierpliwy. Jeździectwo to sztuka, która wymaga czasu, cierpliwości oraz odpowiednio regularnej praktyki. Nie spodziewaj się natychmiastowych wyników. Bądź cierpliwy i doceniaj każdy postęp, nawet jeśli jest malutki. Pamiętaj, że każdy jeździec zaczynał od podstaw i rozwijał stopniowo swoje umiejętności. Po piąte, ucz się od doświadczonych jeźdźców. Staraj się obserwować i uczyć od bardziej doświadczonych jeźdźców. Obserwuj ich technikę, sposób porozumiewania się z koniem oraz sposoby treningu. Zawsze możesz poprosić ich o radę lub wskazówki. Jeździectwo to nie tylko jazda na koniu, ale również stałe rozwijanie się i poszerzanie swoich umiejętności. Po szóste, dbaj o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas jazdy. Przestrzegaj zasad ochrony, takich jak noszenie kasku oraz obuwia jeździeckiego. Pamiętaj również o zasadach panujących na ujeżdżalni, takich jak trzymanie odpowiedniej odległości od innych jeźdźców, komunikowanie swoich zamiarów oraz zwracanie uwagi na sygnały swojego oraz innych koni. Po siódme, angażuj się w teorię jeździectwa. Jeździectwo to nie tylko praktyka na ujeżdżalni, ale również całkiem sporo teorii. Czytaj książki, artykuły i oglądaj filmy na temat jeździectwa, takie jak na przykład ten. Zdobądź podstawową wiedzę na temat budowy konia, jego anatomii, budowy sprzętu, podstawowych rodzajów sprzętu oraz sposobów treningu. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć świat jeździectwa i będzie cenną wiedzą na przyszłość. Po ósme, utrzymuj regularność i dyscyplinę. Aby rozwijać się w jeździectwie, ważne jest utrzymywanie odpowiedniej regularności oraz dyscypliny. Postaraj się jeździć regularnie, nawet jeśli będą to krótkie sesje treningowe. To pomoże Ci utrzymać kondycję i rozwijać swoje umiejętności. Bądź też konsekwentny w swoich działaniach oraz podejściu do treningu. Po dziewiąte, ciesz się przygodą. Najważniejsze jest cieszenie się każdą chwilą spędzoną na koniu. Jeździectwo to nie tylko sport, ale również sposób na relaks, poznawanie nowych osób i rozwój osobisty, więc warto z tego korzystać w 100% i cieszyć się jazdą i przebywaniem z koniem. Zaczynając swoją przygodę z jeździectwem, pamiętaj, że to proces stałego uczenia się i rozwoju. Bądź otwarty na nowe doświadczenia, podejmuj wyzwania i dąż do doskonałości. Niech ta fascynująca podróż przyniesie Ci pełno wspaniałych wspomnień, radości i satysfakcji. I z mojej strony w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny i Wam się spodobał. Zapraszam Was standardowo na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!